Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj będzie coś, czego jeszcze nie było. Nie będzie w ogóle o piwie. Także jeżeli interesuje Was tylko piwo, to możecie dać sobie stop i jakby zapomnieć o tym dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek, takie moje przemyślenie odnośnie czasu i przemijania. Oczywiście zaraz możecie powiedzieć, że kogo to interesuje i tak dalej. No jak Was nie interesuje, to wyłączcie. Natchnęło mnie do tego cała sprawa ze śmiercią Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. Otóż takie mam wrażenie, że po prostu odchodzi człowiek, który tworzył historię. I zacząłem tak analizować, bo ja generalnie, dla mnie to było coś naturalnego, inaczej codzienność, tak? Ja pamiętam te czasy, jak to zabrzmiało, ale pamiętam to jego exposé słynne, na którym zasłabł, nie wiem, czy oglądałem, chyba nie oglądałem na żywo, tylko bardziej to było w jakichś wiadomościach, potem powtarzano, tam powiedział, że wyszedł i powiedział, że jest w takiej kondycji jak polska gospodarka wtedy. Ja miałem 10 lat, ale pamiętam to dosyć dobrze, że pamiętam te wybory z 4 czerwca 89, pamiętam te plakaty z Wałęsą. Także generalnie to była dla mnie codzienność. Natomiast jestem przekonany, że dla kogoś, kto żyje teraz, no nie wiem, ma 20 lat, to jest historia. To jest historia i to taka nawet z książek, nawet nie taka historia, że tam niedawno się wydarzyło, tylko to jest historia normalnie z książki, z lekcji historii. Do tego stopnia, że jak zróbcie sobie taki mechanizm, no, urodziliście się tam jakimś tam roku, no to pomyślcie o rzeczach, które się wydarzyły 5 lat, 10 lat wcześniej. Czy w ogóle coś o tym wiecie? No ja tam wiedziałem z jakiejś opowieści o Gierku, że takie były wierszyki, chcesz cukierka, idź do Gierka, że za Gierka był dobrobyt, ale dla mnie to była abstrakcja, zupełnie, totalnie, w ogóle zero w ogóle kumacji. Takie historie, że na przykład moi dziadkowie pamiętali wojnę, znaczy nie pamiętali, przeżyli, tak? Jeden w ogóle szedł tam od Lenino do Berlino. A tymczasem wojna dla mnie to był jakiś abstrakt, to było jakoś bardzo dawno temu, w ogóle. Chociaż tak jak kiedyś tam mówiłem, cały czas pod tym wpływem tej II wojny światowej ta cała popkultura, w której ja się jakby wychowywałem, ona cały czas, ta wojna wisiała nad nami. Teraz to trochę odeszło. Wyobraźcie sobie, że w przyszłym roku będzie 25 lat od tych wyborów z 89 roku. 25 lat, ćwierć wieku. To też mi rodzi takie myśli, że kurde, jestem stary, tak? Jestem stary, bo ja pamiętam historyczne jakieś wydarzenia. Jestem stary, bo ćwierć wieku temu ja już byłem na tyle świadomy, że zapamiętałem jakieś tam wydarzenia. To też mnie natchnęło do takiego czegoś, że no ile jeszcze tego życia przede mną? Generalnie perspektywy są takie, że jeszcze więcej niż przeżyłem. Więc to też się wydaje jakąś olbrzymim czasem, który jeszcze przede mną. Chociaż oczywiście to wszystko jest umowne, bo wystarczy jeden nieuważny ruch gdzieś tam za kółkiem samochodu, czy wystarczy jakiś przechodzić na pasach gdzieś w nieodpowiednim miejscu, albo nie na pasach, albo pijany kierowca, bla bla bla. Można ze stołka, z krzesła spaść i też można jakby żywot zakończyć. Notabene trochę mnie rozbawiła, chociaż może to nie na miejscu, wypowiedź Andrzeja Celińskiego, który powiedział, że Mazowiecki odszedł przedwcześnie. No kurde, bez żartów. 86 lat, dokonał naprawdę wielkich rzeczy. Zapisał się w historii. No zrobił swoje, no co miał jeszcze zrobić? Maraton przebiec? No 86 lat, średnia życia dla mężczyzn jest 72 teraz. Notabene wydłużyła się o 5 lat przez te 25 lat, bo w 89 wynosiła około 67 lat gdzieś wynosiła.
I tak naprawdę się cały czas wydłuża, no ale już tak szybko się nie będzie wydłużała, no ale te 72 lata, 75 podejrzewam, że gdzieś tam osiągniemy. To jest całkiem realne. Więc medycyna idzie do przodu, więc ja myślę, że nasze dzieci będą mogły osiągnąć te 90 parę lat na luzie. Można się spodziewać, że przez, bo to jest bardzo dużo czasu tak naprawdę. Jeszcze 50 lat, czy 40 lat, to się w ogóle nie wiadomo, co się wydarzy. Wyobraźcie sobie, właśnie, uświadomcie sobie, od kiedy jest YouTube? No od zawsze, tak? No zawsze był YouTube. Otóż nie. Otóż pierwszy film na YouTubie wrzucono w kwietniu 2005 roku. Cały serwis powstał w lutym 2005. 2005 rok, czyli 8 lat. 8 lat zaledwie, a nam się wydaje, że YouTube był zawsze. To jest niepojęte. 8 lat. A w Polsce to w ogóle się pojawił pewnie gdzieś jeszcze 3 czy 4 lata później. A nam się wydaje, że YouTube był zawsze. Facebook zawsze. Pierwszy, znaczy Facebook powstał w 2004 roku i też przez ileś pierwszych lat to był w ogóle tylko jakimś tam między... na jednej uczelni jakimś tam projektem. W Polsce on się zaczął upowszechniać no, z 3-4 lata temu. Może nawet nie. I to pokazuje, jak ten czas jest dziwny. Ja sobie uświadomiłem, bo niedawno moja córka miała urodziny, ja sobie uświadomiłem, że za 15 lat mogę być dziadkiem. To jest kosmos. I to tak bez patologii, bo z patologią to mogę być i za 10, ale bez patologii za 15 lat mogę być dziadkiem. A jeszcze będę miał, powiedzmy, przewidywane tamte z 20 lat życia spokojnie. Zakładając oczywiście, że tam nie wydarzy się jakaś dziwna, jakieś tragiczne zejście, tak? To chociaż nie musi być tragiczne, może być też choroba jakaś, ale generalnie no, jest tego życia jeszcze sporo, teoretycznie przede mną. I teraz też taka myśl, co ja z tym życiem robię? Czy jedna z najbardziej frustrujących rzeczy, jak przeglądam gdzieś Facebook, to jest tak. Och, znowu poniedziałek, kiedy będzie piątek? I tylko zbliża się czwartek, już jutro piątek, piąteczek, piątunio. Ludzie, przecież to jest dramat. Życie od piątku do piątku, po to, żeby przez dwa dni w tygodniu pożyć, właściwie to przez dwa, no tak, przez dwa, przez półtora dnia, przez wieczór w piątek pożyć, przez sobotę, chociaż sobota to jest zwykle odsypianie kac, i niedziela to już wszyscy mówią, o, jutro już będzie poniedziałek. To jest dramat, no ludzie, no nie można tak żyć. No to trzeba żyć cały tydzień, a nie, kurczę, przez półtorej dnia w tygodniu. Co ciekawe, to oni już zaczynają teraz programowanie dzieci od przedszkola tym piątkiem. Bo na przykład w tym przedszkolu, do którego chodzą moje dzieci, jest taka zasada, że dzieci w piątek mogą przynosić zabawki. Że to już w zasadzie najpierw jak były w maluchach, mogły przynosić cały tydzień, przez jakieś tam kilka miesięcy mogły cały tydzień przynosić zabawkę, żeby tam nie było tego, prawda, lęku separacyjnego, że tam jest jakaś część tego domu. Potem mogą przynosić w piątek. I przez długi czas było coś takiego, że mój syn wstawał rano i się pytał, czy dzisiaj jest piątek. Ja mówię, nie, poniedziałek. No i on załamany. No to już takie małe dziecko, czteroletnie, oni wbijają mu do łba, że po prostu piątek, piąteczek, piątunio. No to jest dramat. Naprawdę dostajemy życie, z którym możemy coś zrobić, tak? Różne można sobie cele wyznaczyć, czy nawet nie wyznaczyć. Różnie to wychodzi, bo to czasami wychodzi tak, no co, taki Mazowiecki się spodziewał, że on będzie, że on dokona przełomu, będzie jakby jednym z współzałożycieli trzeciej RP, Wolnej Polski, czy jak to tam nazwać. Oczywiście zaraz wiem, że w komentarzach się pojawią ten, że on wszystkich sprzedał, gruba kreska i tak dalej, te wszystkie bzdury, bo tak naprawdę tą grubą kreskę mu przypieli gębę, bo tak naprawdę on mówił nie o grubej kresce, tylko o grubej linii. I chodziło mu o to, że on nie bierze odpowiedzialności za to, co było przed nim. Co zresztą jest logiczne. Otóż on zrobił coś wielkiego. A wiecie ile czasu on był premierem? Półtora roku. Bo on premierem został w sierpniu 1989 roku.
Znaczy nie, żebym był taki, tak wszystko pamiętał, sprawdziłem sobie w Wikipedii. To słynne jego przemówienie, gdzie zasłabł na tej mównicy w Sejmie, to było 12 września 89 roku. I rok później były wybory prezydenckie, w których on wystartował przeciwko Wałęsie, jeszcze tam paru innych startowało, bo to były pierwsze wybory prezydenckie, bo wcześniej wybrali prezydenta, prawda, przez Zgromadzenie Narodowe, wybrali Jaruzelskiego. No i on wystartował w tych wyborach, przepitolił z Kretesem, bo Stan Tymiński, który przyjechał, kurczę, z Peru, gościu w ogóle znikąd, tak naprawdę zamieszał ludziom w głowie i on wszedł do drugiej tury z Wałęsą, a nie Mazowieckim. Podejrzewam, jakby Mazowiecki wszedł z Wałęsą do drugiej tury, to różnie mogło być. Mógłby Mazowiecki zostać prezydentem. Nie wiadomo, czy to by było lepiej. Nieistotne. Istotne jest to, że on zaledwie półtorej roku był premierem, zapisał się w historii. Oczywiście on coś tam robił wcześniej, tak? Był od 80 roku, był tam w stoczni. Tak? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on tak naprawdę zostawał premierem w wieku 62 lat. A u nas się mówi, no, wydłużają ten wiek emerytalny, a co to, człowiek nic nie pożyje. Co ma pożyje? Nic nie pożyje, bo jak idzie na tą emeryturę, to już w ogóle nie myśli o żadnym życiu. Póki jeszcze pracuje, coś robi, to jeszcze ma motywację, żeby wstawać. Tak? Ludzie sobie myślą jakieś, kurcze, wyobrażenia, na emeryturze będą jeździć jak ci Niemcy, kurczę, po Majorce. Nie będą jeździć, zresztą to jest patologiczne, to nie o to chodzi, no. Trzeba żyć, a nie, kurczę, odpoczywać. Wydaje mi się, że jest straszny problem z czasem. Z jednej strony nam przelatuje czas przez ręce, marnujemy go na przykład na... Można, oczywiście tutaj można powiedzieć, że oglądanie telewizji, Facebook, itd. Ale chodzenie do pracy, której się nienawidzi, która po prostu przyprawia o jakieś to też jest marnowanie tego czasu, tego, który nam został dany. Jeżeli można w tym czasie robić coś, co da satysfakcję, da wrażenie tego, że jednak robię coś ważnego, że jednak to ma sens jakiś. Z trzeciej strony jeszcze można powiedzieć, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. Przecież ten Mazowiecki, on ileś lat się tam bujał po tych wszystkich jakichś... Aha, to jest ciekawe, on ma taki wizerunek takiego profesora, nie? Wiecie, Tadeusz Mazowiecki... No prawie jak profesor. Tak, aż taki dysonans, że się nie mówi profesor Mazowiecki. Aha, gościu nie skończył studiów. Nie wiem, czy go wyrzucili za działalność opozycyjną, czy nie zdał egzaminu. Nieistotne, nie skończył studiów. I co? I nie przeszkodziło mu to dokonać takiej wielkiej, takiego piętna odcisnąć na kraju. Nawet można powiedzieć, że to w jakiś sposób tam zapoczątkowało zmiany w całej Europie. To jest naprawdę... niepojęte. I jak się tak zastanowić, że to było zaledwie 25 lat temu, ja to wszystko pamiętam, taka historia się działa jakby na moich oczach, a z drugiej strony sobie pomyśleć, że co będzie za 25 lat, ile to rzeczy jeszcze się wydarzy za 25 lat, to jest kurczę niesamowite. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzicie, czy macie świadomość tego, ile jeszcze czasu przed wami, ile można w ciągu jednego roku zrobić, ile można nawet jeżeli już się jakiś wiek osiągnęło i się wydaje, że już w zasadzie no to już trzeba tam się zbierać, to ile jeszcze przed człowiekiem jest wyzwań, ile jeszcze rzeczy można zrobić. No, bardzo lubię podawać przykład Jose Maria Bergoglio, inaczej zwany papieżem Franciszkiem, który został papieżem w wieku 70 chyba 6 czy 7 lat. Gdzie każdy normalny w Polsce już powiedział, że trzeba szykować. Te krzyki o tej emeryturze, ludzie, to trzeba żyć, no. Żyć, a nie kurde wegetować. No nie wiem, ciekaw jestem. Ciekaw jestem w ogóle, czy wam się podoba taka forma. Ciekaw jestem, czy co sądzicie o tym i ciekaw jestem, co sądzicie o tym przemijaniu czasu. A jeszcze jak się do tego wszystkiego pomyśli, że tak naprawdę od czasów Mieszka Chrobrego, Bolesława Chrobrego, czyli 1000 lat, jeżeli przyjmiemy, że 100 lat to jest mniej więcej 5 pokoleń,
w ciągu 100 lat, no teraz to się będzie jakoś tam wydłużało, ale 5 pokoleń, tak? Czyli 10 wieków to jest 50 przodków mnie dzieli, no i was też. Nie wzięliście się prawda, z kosmosu, tak? 50 przodków nas dzieli od czasów Chrobrego. To jest niepojęte. 50 ludzi. Co to jest 50 osób? Nic. To w jednym pomieszczeniu można zmieścić. 50 moich przodków nie dzieli od czasu Bolesława Chrobrego. 100 od czasów, prawda, Jezusa Chrystusa, od czasów Rzymu i tak dalej. Jak sobie pomyśleć jeszcze, że Ziemia istnieje miliony lat, dinozaury setki milionów lat temu tu chodziły, no miliardy lat chyba Ziemia istnieje, dinozaury setki milionów lat temu tutaj gdzieś tam pływały, biegały, my jesteśmy zaledwie ta cywilizacja kilkadziesiąt tysięcy lat, no właściwie kilka tysięcy lat, to jest niepojęte. A ile się wydarzy w ciągu jednego roku? Ile się wydarzy w ciągu 5 lat, w ciągu dekady? Co będzie w 2020? Niesamowite.